Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i cóż, bez zbędnego przedłużania, zapraszam was na kolejne spotkanie z wynalazcą, którym to zajmiemy się rdzawą sprawą. Więc tak, zasady gry są bardzo proste. Nie twórz gadżetów po każdej walce. Wszystkie elementy wyposażenia są wielokrotnego użytku. Wszystkie elementy wyposażenia psują się po 4 turach. Zepsute wyposażenia natychmiast zmieniają się w gadżety. Nic skomplikowanego. W szczególności jeśli uda mi się jeden trik tutaj zastosować, ale póki co tak. Rdzawa sprawa. W wilgotnym, ponurym lochu niektóre elementy twojego wyposażenia muszą się siłą rzeczy zepsuć. Dobrze, że tak świetnie idzie ci improwizowanie. Powitajmy ponownie w wynalazce, która pragnie wszystko zrozumieć. No. I mnóstwo wyposażenia, bo jak sama gra wspominała wcześniej, wyposażenie nam się psuje. Na początku takie mam piękne rzeczy. I podgląd gadżetów. Jak widać, ciekawe te gadżety są, ale niestety nie mamy 3 takich samych. A żeby nie było, to jest ciekawa opcja, jak ma się 3 takie same, bo za to jest achievement, jeśli się nie mylę. Ale tak, mniejsza. Walczymy z ogrodnikiem. Potem ze śluzakiem. I skupienie. Prawda, tylko 4 użycia, tak samo jak wszystko inne, ale... Trzeba, wiecie, oszczędnie do wyposażenia podchodzić, więc no. Powiem szczerze, że dzisiaj będziemy raczej grać w taki sposób, że dopóki nie uda mi się mojego pseudo-exploita znaleźć, to... Będę starał się jak najmniej używać wyposażenia. Wiecie, im mniej po prostu będę tego rzucał, tym dłużej to wytrzyma. Oczywiście będziemy mieć fajne rzeczy typu kostur. Czy teraz co mamy? Miecz. Dobra, wcale nie takie najlepsze. Ale tak, miecz, działko plazmowe, krótki miecz, działko plazmowe. I dobra, jeśli jeszcze coś na działko plazmowe znajdziemy, to może, podkreślam, może udałoby się achievementa nawet zrobić. Nie będzie to raczej trudne. Oczywiście bym musiał po prostu wtedy iść na walkę ze świadomością, że 3 rzeczy mi się zaraz zniszczą. Ale tak, na obecny moment co by tutaj wziąć? Szczerze, chyba nawet kostur zostawię, miecz na później. I idziemy tak jak idziemy. Po prostu, wiecie, nie chcę też bardzo wybrzedzać. Mój cel to właśnie 3 miecze, podobne rzeczy zachować naraz, żeby wiecie, z łatwością móc zrobić achievement za 3 użycia tego samego gadżeta w turze. Dobra, kula. Nic więcej nie zrobił. Skupienie. Mogłem to skupienie w sumie użyć, ale mniejsza już. Tak, jeszcze niestety jedną rundę przeżyję, ale ma co się przejmować tym wszystkim. Bo i tak dostajemy leczenie. I teraz tak, musimy go dobić. Nie będę marnował skupienia już, bo nie będziemy go mieć więcej, więc tak. Krótki miecz, szczerze, już przydałoby się wyciągnąć. Jako, że teraz ma jedno użycie, więc no. Krótki miecz. Bo wam szczerze, zrobię nawet tak, bo... Może uda się w takim wypadku szybko zrobić tego achievementa. Będziemy musieli walczyć z czymś wytrzymalszym, czyli... Nie, dobra, nie będę musiał być wytrzymały, tylko... Będę musiał po prostu poniszczyć sobie miecze, jak jest dobrze. Ale tak, poniszczenie miecze nie powinno być czymś trudnym. Ten ma jeden. Zanim go zniszczę, to najpierw trzeba użyć tamtych. No i dopiero teraz sobie świadomiłem, że przecież mogę w ten sposób ładnie sobie tego używać. I tak wiem, że nie jest najoptymalniejszy sposób, bo nie jest Aleluster. Ale no. Yep. Jeśli użyjemy tego... Dobra, musimy jak najmniejsze obrażenia bić tym. Żeby przeżył 3 ataki, wiecie.
później. Gadżet. Okej, okay, teleportacja, super, super, super. Dopiero teraz sobie świadomie, że w sumie potrzebujemy trzech jedynek, żeby to się udało. No dobra, może zrobimy to trochę inaczej. Próbujemy wykończyć go kosturem, następna walka będzie już na tym. Może już dostaniemy tutaj też mnóstwo obrażeń, ale no. Jakby to teraz zrobić najlepiej? Prawie, że co? Tak, będzie najlepiej. Bo teraz mamy wszystko przygotowane idealnie jeszcze. Płonących kostek nie musiałem użyć i tak. Lepko ręki czy driada? Lepko ręki, jako że będziemy mieli teraz kiepską sytuację. Niestety. Jestem tego świadom, że będzie naprawdę fatalna sytuacja, no ale trudno, trzeba to trzeba. Działko plazmowe. Miecz. Działko plazmowe. Miecz. Działko plazmowe. Wygramy na szczęście w miarę szybko. Ale tak. Rozumiecie sytuację chyba. No i co jest w sumie najsmutniejsze, to to, że stracimy działko plazmowe na rzecz palnika. Ale tak, wygrana. I wiem, że to było nieoptymalne, ale no. I okej, okay. Idealnie. Osełka. I mamy porażenie. Dobrze, dobrze, wszystko się układa. I teraz tak. Powiem szczerze, do wygrania wszystkiego konieczne są osełki. Dwie osełki. Najlepiej osełki plus, jeśli się nie mylę. I z nimi to można już ugrać wszystko. Ale póki co skupmy się na tym, żeby wygrać. I tak. Tak. Dobra. Tak. No, dobra. I czy czegoś jeszcze tutaj zarzucić, czy nie trzeba? A zrobię jeszcze tak. Dobra. I no, wracając jeszcze do tematu. Plan, jak to wygrać bardzo prosto, jest następujący. Zdobyć potężny zestaw przedmiotów. Czyli taki, który będzie naprawdę odpowiadał. Po czym... A właśnie, mieć dwie osełki. Dwóm osełkom bez problemu można właśnie naprawiać osełkom osełkę. Póki żadna z nich nie ma jednego punktu wytrzymałości przy użyciu. I tak, jak to zrobimy? Z automatu tak naprawdę mamy nieskończone użycie na wszystkim, tylko będzie trzeba po prostu kostki marnować jakiś czas na tamto. I tak, kostur, ochrona, tam drewniana tarcza i ulepszenie. I to jest teraz najważniejsze, parzysta plus naprawia wszystkie zużycia. I szczerze nawet to zrobię już teraz, czy jeszcze nie? Nie, dobra, wiecie co, najpierw młotek zmniejszymy. To mógł być największy błąd, który popełniłem. Jestem tego świadom, ale jakoś to przeżyjemy. A póki co pirat. Zobaczmy, co będzie. Masz spalnika. Jak widzicie, to chyba gadżeta też ulepsza. Nie jestem pewien, ale tak. I dobra. Teraz widzę, że już nie będzie można za bardzo się bawić osełką, więc tak. Tak. I w sumie... w sumie tak, teraz co da dalej zrobić? Jeśli tu przemienił na szóstki, to wygramy. Niestety ryzykuję sporo, bo widzicie, moje wyposażenie jest już prawie na zniszczeniu całkowitym, ale no. Ważne, że jakoś sobie radzę póki co. A tu mamy czekoladowe ciasteczko. Nie najlepsze, ale zawsze coś. I tak, kluczostrze, fajne. Bumerang, nie. Ten pancerz fajny. Ale zanim to bierzemy, to musimy zobaczyć wszystko. Kostur, okej.
I teraz cek 3, czyli nieważne kogo pokonamy, będziemy mieć awans. I cek. Co by tutaj teraz wymienić? Chciałbym dwie rzeczy wyrzucić w sumie. Dawić? Jak zaczynamy od walki z łobuzem? Jako, że co? Po prostu wydaje mi się, że jednak łatwiej będzie go pokonać. No a przy okazji też właśnie będzie można fajnie sobie użyć kostur, walcząc z nim, podobnie jak kolec, nie przejmując się konsekwencjami wielkimi. A niestety, no, w przypadku tego ognistego gościa, co... To prawda jest taka, że kostur byłby do niczego. To też oznacza, że w sumie musimy użyć kolca jako... Czekam teraz słów. Więc użyć kolca jako to drugie. Bo nie można mieć akcesorium z tego właśnie, z palnika. Z kostura, nie z palnika, właśnie palnika jako przedmiotu. No wiecie, o co chodzi. Do walki z ognistym, bo będzie bezużyteczne. I okej, kostur już możemy zniszczyć. Kolec jeszcze się trzyma. Ale w sumie, czy jest sens niszczyć kostur? I jest zwycięstwo. Jakkolwiek mogą być lepiej w innych sytuacjach. No i tak zwycięstwo, no i tak dodatkowa kostka. Sklepik, który mam nadzieję będzie oferował coś, co potrzebujemy. Że nie. Ale ma ulepszenie, więc oczywiście skorzystam, żeby już osełkę sobie podratować. Co my tu mamy? Gadżet, brak efektu. Opłaca się robić same szóstki, opłaca się. Raz, żeby podbić wytrzymałość. I teraz tak, kolec. Porażenie. Nie mogą 3 porażenia zrobić, ale nie już trudno. Okej, no, jakoś to jest. A jak mówiłem, osełką się nie przejmujcie, bo zaraz ją możemy odzyskać. Tylko, no, będziemy musieli właśnie ulepszyć. No potencjalnie można odebrać możliwość, jak to się nazywa, no. Tu mi naprawdę brakuje. Co to było? A, kupienia drugiej osełki, jeśli się pojawi w sklepie. No tak. Co? Ostatni co nam zostało to kolec, więc... Kolcujemy we wroga. No, nie powinniśmy zginąć. Ewentualnie porażenie możemy go dobić. Dobra, trudno się mówi. Tracimy porażenia. Przynajmniej wygraliśmy. Więc, a tutaj co dostajemy? Miotacz plazmy. Bardzo dobry przedmiot. I teraz mogę potem tego żałować, ale bierzemy osełkę na plus. Chciałem to po prostu zrobić. Otek. I z taką konfiguracją można iść dalej. Mega pianek, bałwan. O, zgniłe jabłko. Zgniłe jabłko. Bardzo wredny wróg. Aha. Ale może zacznijmy właśnie też od walki. Nie, pójdźmy na bałwana, póki mamy jeszcze kostur. Wiecie, po prostu kosturem będzie można teraz fajnie go smażyć za 12. Żeby zyc. Okej. A, duplikacja. I tak zaczęło się z nim. A więc... Tak, tak. Żeby mieć jak najwięcej tych szóstek. Będzie to trochę przepalenie, ale niech będzie i tak. Po prostu... Tęgę, jaką mamy. Żeby ewentualnie pokonać szybko bałwaną. I osełką tutaj podbijemy wytrzymałość takich rzeczy. Ty piątkę ma niepodpaloną. Ale dobra. Mimo wszystko i tak wygrana to będzie. Tak, będzie wygrana. Więc no, jest dobrze. Jest super. Nie wiem, czy coś dodać trzeba. Bierzemy jabłko. Bierzemy tutaj krótki mieczyk.
porządna rzecz. Czy jest coś, za co bym go wymienić? I kostur nam jeszcze żyje, ale... Dobra, na zgniłym jabłku wykończymy kostur i będzie spokój. Powiem szczerze, nie wiem, czy nie pamiętam, czy już walczyliśmy z zgniłym jabłkiem, ale jest to naprawdę wredny przeciwnik. Obniż zdrowie o połowę, zadaje jedno obrażenie. Inaczej mówiąc tak, będzie nam obniżał zawsze zdrowie o połowę, aż tym jednym... I jeszcze ewentualnie bił za jeden, aż nas właśnie dobije. Teraz tak, co... Dobra, kostur. Ciekawe, że kostur nie miał w ogóle użycia. Jakbym coś zbugował. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz tak. Duplikacja. Osełka. Potek. I miotacz plazmy. Dobra. Dobra. Wspaniałe wartości. Wiecie, głównie dlatego, że niskie. Więc nadal jeszcze jest szansa spora na przeżycie. To jest tak, palnik. Jeszcze nie był tej kostki, teraz nagle ma jeden. Ha. Ciekawe. Nie wiem, czy to ma sens, żeby się skupiać. W sumie niech i tak będzie. I nie pomyślałem znowu wymieniać plazmy. Więc tak, teraz musimy po prostu zaczekać. I niestety wlazło, zmniejszy zdrowie o połowę. Dobra. Hej, hej, dlaczego kostki są jak jabłka? Wcale nie są. Haha, nie. To jest bez sensu. Ale tak. No i niestety, 16 życia na mega pianka. I czy możemy coś... Tylko ciasteczko i miecz. Jak widzicie, niestety rotacja ekwipunku jest olbrzymia. To jeszcze super pianek, który jest groźny, więc... Widzicie, jak to działa. No, tak. Zatem odpalnika i teraz tak. Bardzo się osełką już bawić nie możemy, więc krótki miecz. Miecz. Za dwójkę i jedynkę się nie opłaca, to w sumie jak miotacz plazmy. Też niby się nie opłaca, jednak to robię. Trudno się mówi. I... No niestety. No niestety dostał idealne zdanie dla siebie. I teraz najważniejsze pytanie. Czy jesteśmy w stanie to ugrać? Czyli te dwa to niestety tylko 10 wrażeń, więc łącznie 8 musi jeszcze z innych źródeł pójść. Dobra, mamy to. Niestety stracimy przy tym wszystko, co mogliśmy stracić, ale tak, ugraliśmy to, więc jeszcze nie jest koniec. I teraz najważniejsza rzecz, kopiuj sprzęt, albo inne rzeczy. Wszystko super, ale kopiuj sprzęt jest naszą ostatnią nadzieją. Teraz osełka będzie mogła naprawić osełkę, żeby mieć spokój. Więc no, mamy mało obrażeń i jestem tego świadom. Ale tak. Teraz właśnie już możemy stworzyć sobie marzeń, nie przejmując się niczym. Czy to był wilkor? Jako, że mam tutaj widzieć i kowadło, i ten. I skrzynkę. Odporny na nosić na truciznę. I teraz tak. O! Zmienili to. Okej, okay, dobra, to tutaj trochę lipa. Bo chyba to spaczowali właśnie, że jedna osyłka drugą osyłkę naprawia. Ej, no trudno. W takim wypadku zrobiłem kiepską decyzję.
Mogłbym coś ulepszyć. Byłoby w sumie znacznie lepiej. No i teraz najgorsze, że dostajemy klątwę. Oczywiście. No i wybaczę przy okazji, tak cicho jestem, ale już po prostu... To co się dzieje, to jest takie wręcz przygnębiające dla mnie, że no, nie wiem co mam powiedzieć o tym wszystkim. Tracimy osełkę, oczywiście. A teraz... Tracimy młotek. A już nic nam nie zostało i wiem, że mogą przerzucić niby tutaj, ale trudno się mówi. Nie pomyślałem po prostu i... Wyszła jak zawsze. Dobra. Aktywuję, no i zepsuł sobie w tej chwili okazję na zarzucenie nam ponownie tych plomtw. No i wygraliśmy. Więc jej, hura, super i w ogóle tylko. Problem w tym, że w sumie teraz nie mamy nic na zdawanie obrażeń. A sam mierz dwuręczny to niestety nie wystarczy. O co? Ulepszymy go i zablokuj jedną kostkę przy 12. Super tylko. Nie, to to jeszcze nam nie pomoże w żaden sposób. Postur nie będzie był więcej, ale wiecie, to nadal za mało. Aczkolwiek dodziowego ciastka nawet nie używam. Tak. Idziemy na szkieleta. Jest to ryzykowne, ale tam jest sklep. To co sobie oferuje ten sklep. Może być naszym jednym nadzieją, ale wiecie co jest najgorsze? Chyba sobie właśnie uświadomiłem. O, dobra. A to jest już miła zmiana. Okazuje się, że jednak klątwa nie zabiera użyć. Więc no. Narzucę ile się da po prostu nawet na to ciastko głupie. No i teraz tak. Nasza ostatnia nadzieja po prostu tym kosturem się zabarykadować jak się da. Używać go co chwilę. Liczyć, że jakoś to będzie, chociaż... No obrażenia mi się nie kalkulują, więc... Potencjalnie... Ja. Zabraknie nam, żeby go dobić. No i jeszcze klątwa. Super, po prostu. Ja. To by chyba było na tyle. Niestety. Teraz właśnie wyrzuci cokolwiek i będzie po nas. Okej, jakimś cudem jeszcze nie. Gorzej, że zarzucił znowu klątwę. Tak. Jeśli mamy to ugrać, to nie możemy stracić tego. Ciastka utracić też nie można. No i najlepsze jest to, że w sumie dwóch rzeczy naraz nie zarzucimy, więc trzeba zaryzykować z kosturem. Dobra, udało się, tylko gorzej, że... Dostał takie wartości, że nas dobija. Tak. Ale tak, użyj tego samego gadżetu 3 razy w jednej turze. Wyzwanie ukończone. Przynajmniej tyle. I teraz mamy... informację o stereogłowym. Czego się boisz? Że mi baterie wyczerpią. Okej. Okay. Czego się wstydzisz? Czasami, gdy jestem sam, muszę sobie wetknąć ołówek w dziurkę, żeby przewinąć kasetę. Okej. Okay. Czego jesteś w lochach? Akustyka jest tu wprost niesamowita. No, okej. Okay. I cóż, porażka. Porażka. Nic za cię więcej, niestety się nie udało. Ale tak, jest achievement, to się liczy. I cóż, mimo wszystko... Jestem zawiedziony z tego przebiegu i tak, udało się zejść dalej niż się spodziewałem. Jedyne co to trochę szkoda, że naprawili to z, no, osełką, która naprawia osełkę. Ale w sensie, no wiecie, jest to takie
Logiczne, że osełką nie, nie naostrzy się osełki. No ale tak. No cóż, porażka. I tak, następny odcinek to będzie oczywiście Wiedźma. Póki co dziękuję wam bardzo, to tyle. No i trzymajcie się i hej, hej.